Dotacje na start, co brać pod uwagę przy wyborze odpowiednich funduszy. W 2024 roku możesz ubiegać się nawet o 150 tysięcy bezwrotnej dotacji lub do 163 tysięcy preferencyjnej pożyczki wsparcie w starcie. Ale maksymalna kwota nie powinna być jedynym i głównym wyznacznikiem, o które fundusze powinny się ubiegać. To także, a może przede wszystkim czas, w którym założysz działalność gospodarczą. Bardzo rzadko bierzecie pod uwagę koszt utraconych korzyści, w tym przypadku przychodów, które można byłoby uzyskiwać w krótszym terminie. W przypadku dotacji z lokalnych grup działania, na przykład nabory rozpoczną się na sam koniec roku i z reguły, na podstawie naszych poprzednich doświadczeń. Podpisanie umowy następuje 6 do 9 miesięcy od zakończenia, więc mówimy o dotacjach, które będziesz mógł skonsumować dopiero we wrześniu przyszłego roku. To ekstremalny przypadek. Inne dotacje i preferencyjne pożyczki są raczej dostępne szybciej. Może tak się zdarzyć, że korzystniejszym rozwiązaniem będzie preferencyjna pożyczka, którą zdobędziesz do dwóch miesięcy i dzięki temu wygenerujesz więcej pieniędzy niż możesz otrzymać za rok z lokalnych grup działania żeby być na bieżąco o dotacjach i preferencyjnych pożyczkach na start. Koniecznie zaobserwuj mój profil, wciśnij serduszko i przekaż ten materiał dalej. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o dotacjach na start działalności gospodarczej, skomentuj ten materiał słowem dotacja, a wyślę do ciebie darmowe opracowanie wszystkich funduszy na start w 2024 roku. Cześć.